Walczy z odwrotnej pozycji. To jest Daniel Tarka z Tygrysa Elbląg. On w tej chwili w neutralnym narożniku. Zdaje się, że jest to bokser wyraźnie lepiej ułożony technicznie. Nie będzie mu chyba zależało na takiej chaotycznej walce, jaką zamierza prowadzić Bartłomiej Zieliński. A jednak kolejne, to będzie kolejne TKO. Taka sytuacja w mistrzostwach, w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Druga z rzędu. Za nami zaledwie trzy walki, a już dwa techniczne knockouty. Oczywiście to były poddania niespowodowane tym, jakie ciosy przyjęli zawodnicy, ale jednak. A w tej kolejnej walce zmierzą się Arkadiusz Lubomski, Koka Elkom i Dawid Jagodziński.